Na Europejskim Kongresie Gospodarczym naszym gościem jest Maciej Kawecki z Ministerstwa Cyfryzacji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dyrektorze. Panie dyrektorze, jak się zbiega się troszeczkę w czasie Europejski Kongres Gospodarczy z kolejną rocznicą obowiązywania RODO, ale też ze zmianami, które zostały wprowadzone przez Unię Europejską i zostały niedawno wprowadzone do polskiego prawa. Czy pan ma takie poczucie, że już wokół tego RODO nastąpiło uspokojenie? W sensie takim, że to już nie przeraża, nie sprawia, że firmy nie wiedzą, co mają robić i wysyłają na oślep komunikaty swoim klientom i kupują ile się na szkoleń, żeby spokojnie móc spać? Czy tu już nastąpiło zrozumienie tego, co w ogóle jest istotą tej regulacji Unii Europejskiej? Myślę, że tak. Znaczy bez wątpienia nastąpiło uspokojenie. Pytań mamy mniej, ta wrażliwość rynku jest dużo mniejsza, więc bez wątpienia. Natomiast ten okres roku obowiązywania RODO, on skłania do bardzo poważnej refleksji dotyczącej tego, na ile RODO zmieniło coś w naszym życiu, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, jeżeli chodzi o konsumentów. I tutaj mam i pozytywne, i już bardziej pesymistyczne wnioski. Tymi pozytywnymi jest na pewno ogromna świadomość, to znaczy myślę, że jesteśmy krajem przodującym, jeżeli chodzi o świadomość w obszarze ochrony prywatności. Natomiast negatywne wnioski są takie, że rzeczywiście statystyki pokazują, że liczba spamu mailowego, że liczba spamu telefonicznego wzrasta, a nie maleje. Liczba naruszeń jest cały czas bardzo duża, o tym wskazują również skargi składane do regulatorów, o tym wskazują również skargi, które są do nas kierowane, które my potem wedle właściwości musimy przekazywać do urzędu, bo tego jest bardzo dużo. Więc w tym zakresie jest bardzo duże do zrobienia. A czemu tak jeszcze się dzieje, panie dyrektorze? Czemu mimo tego, że wydaje się, że RODO jest tak strasznie represyjną regulacją, która może powodować gigantyczną karę dla tego, kto... Po pierwsze, jest to regulacja bardzo uciążliwa, bardzo formalna. Po drugie, przez ten okres absurdów, przez pierwsze pół roku, ona weszła do takiej strefy śmieszności. Jak się spotykam z bardzo dużą liczbą przedsiębiorców, to do momentu, kiedy rzeczywiście nie spotka ich jakieś konkretne postępowanie, nie dotknie ich jakieś naruszenie, traktują ją jako regulację po prostu zwyczajnie w świecie śmieszną. A to jest normalne obowiązujące prawo. Ja parę dni temu byłem w Brukseli na takiej konferencji, była obecna również pani komisarz Jurowa, która odpowiadała za wdrożenie RODO do polskiego porządku prawnego i ona powiedziała mniej więcej to, co ja teraz, plus dodała jeszcze jedną rzecz, że w oparciu o te doświadczenia państw członkowskich w wdrożeniu RODO, dość już regulacji unijnych w zakresie ochrony prywatności, ochrony danych. Teraz musimy nauczyć się funkcjonować w tej przestrzeni, której mamy, czyli po pierwsze egzekwować te przepisy, a podchodzić do nich bardzo racjonalnie, to z jednej strony, a z drugiej strony nauczyć się w ogóle doceniać i dostrzegać wartość danych. Ale to może być dalej w jakiś sposób przerażające, myślę, teraz po tym, co pan powiedział, że dla tych, którzy zwłaszcza mają drobniejsze działalności albo zaczynają działalności, to jest kwestia przebrnięcia przez różne rzeczy, które ja wiem, że Konstytucja dla Biznesu wiele rzeczy zredukowała. U nas tutaj w zeszłym tygodniu, przepraszam, nie w zeszłym tygodniu, w zeszłym tygodniu to bardziej publicznie, a u nas tutaj na kongresie minister Emilewicz o tym mówiła, że ogólne zasady, które są zapisane w Konstytucji dla Biznesu, zaczynają działać. Natomiast dla kogoś, kto ma przebrnąć przez skonstruowanie klauzul ochrony danych osobowych, to może być coś strasznego, jak się połączy to z tymi karami, plus jeszcze ze zmianami prawa, które obowiązują od początku maja, no to dalej jawi się jako coś, co jest po prostu strasznie trudne. No ale 4 maja weszły w życie przepisy przez nas projektowane, które mają za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom stosowania tych przepisów. Zmieniliśmy ustawę o prawa konsumenta, która dotyczy wszystkich mikroprzedsiębiorców, czyli tych, którzy zatrudniają do 10 pracowników i ich obrót nie przekracza 2 milionów euro, czyli filar polskiej gospodarki, klauzule informacyjne, to o czym pan redaktor mówi, to co najbardziej jest uciążliwe, niezależnie od tego, czy umowa zawierana jest w lokalu przedsiębiorstwa, czy poza lokalem przedsiębiorstwa, nie będą musiały być drukowane, będą mogły być zamieszczone na stronie internetowej. I to jest ogromne ułatwienie i my będziemy jako Ministerstwo Cyfryzacji bardzo namawiać do takiego bardzo szerokiego stosowania tego przepisu. Dlaczego? Dlatego, bo zarzucanie bardzo często konsumenta papierami na etapie zawierania umowy wywiera odwrotny yes. skutek. Nikt ich nie czyta. A panie dyrektorze, czy Konstytucja dla Biznesu, ta, która od ponad roku obowiązuje, ona daje
podstawę dla takich przedsiębiorców, którzy są w takich kwestiach niezorientowani do tego, żeby pytali Pana Ministerstwo czy Urząd Ochrony Danych Osobowych o wyjaśnienia czy wskazówki, które związane są z tymi przepisami. Ja mówię o tym dlatego, że pamiętamy, że było tutaj pewien zgrzyt między organami administracji publicznej, żeby tak rzeknę ogólnie, co do tego, kto ma to wyjaśnić, czy w ogóle można wyjaśniać. Minister Emilewicz, jak w ogóle robiła konstytucję dla biznesu, to wszędzie mówiła o tym, że organy administracji zyskają coś, co sprawi, że będzie mógł przedsiębiorca otrzymać wyjaśnienia od organu, który de facto ma nadzorować pewien obszar działalności. Jeżeli ten obszar działalności wiąże się z działalnością przedsiębiorcy, no to ma właśnie ułatwić życie. Czy ta droga jest otwarta dla firm? Formalnie droga jest otwarta. Artykuł 33 obowiązuje również ministra cyfryzacji. Z takiego uprawnienia już raz skorzystaliśmy, wydaliśmy objaśnienia prawne dotyczące przetwarzania danych w rekrutacji, przesądzając, że dokumenty rekrutacyjne nie muszą być usuwane niezwłocznie po zakończonej rekrutacji, bo mogą pojawić się roszczenia. Nie ukrywam, że Urząd Ochrony Danych Osobowych zareagował na te objaśnienia bardzo newralgicznie, rzeczywiście uznając, że one stanowią w jakiś sposób ingerencję w sferę jego prywatności i takiej władztwa przede wszystkim. Natomiast jeżeli pojawi się konieczność wydania takiego dokumentu, czyli będziemy diagnozować obszar taki szczególnie istotny, będziemy z tych instrumentów korzystać. To jest inny temat, bo jakiś czas temu z panem, nie w Katowicach, ale w Warszawie, rozmawiałem o kwestii innowacji i wykorzystania danych w procesie innowacji. No to przy nowych technologiach jest to bardzo takie naturalne, że dane pojawiają się jako coś, co powoduje to, że można na wielu płaszczyznach zarabiać, ale też tworzyć różne rozwiązania. Czy panu się wydaje, że jest odpowiednie w tej chwili przygotowanie samych przedsiębiorców do tego, nie tylko tej strony prawnej, no bo to RODO, o którym rozmawialiśmy, może rzeczywiście zacznie być bardziej zrozumiałe, jaśniejsze, a dla mniejszych firm mniej skomplikowane z czasem. Ale czy sama świadomość tego, jak można dane wykorzystywać do tego, żeby budować innowacje i budować na bazie tego zupełnie nowe rozwiązania biznesowe i zarabiać i przyczyniać się do PKB, ona jest wystarczająca? Absolutnie. 46% polskiego, absolutnie tak. 46% polskiego PKB to jest PKB oparte na danych. Jeżeli byśmy to odwrócili, jeżeli byśmy zakazali przedsiębiorcom gromadzenia danych, nasze PKB spadłoby o 46%. Więc zdecydowanie tak. Ja parę dni temu podałem przykład rozwiązania, o którym dowiedziałem się, wprowadzonego w Estonii, opartego na bardzo kontrowersyjnego zresztą, opartego, ale pokazującego, jak kraje patrzą na tematykę wykorzystania danych, wprowadzenia w oparciu o sztuczną inteligencję sędziego. Okazało się, że zresztą lecę za chwilę do Finlandii, będę spotykał się między innymi z przedstawicielami Estonii, o tym rozmawiał. Okazuje się, że mają w Estonii ogromny problem z obciążeniem wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym wdrażają rozwiązanie, które będzie polegało na tym, że sprawy do 7000 euro będą w pierwszej instancji rozpatrywane przez sędziego sztucznego, opartego na sztucznej inteligencji. Ale żeby można było takiego, oczywiście odwołanie będzie przysługiwało już do czynnika ludzkiego. Może już takie cywilne sprawy, a nie karne. Sprawy cywilne, bez wątpienia. O roszczenia w wysokości do 7000 euro. Ale w oparciu o raport, który został wydany w 2016 roku, gdzie dokonano wnikliwej analizy orzecznictwa Trybunału Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I co się okazało? Że system oparty na sztucznej inteligencji jest w stanie przewidzieć 80% wyroków ze 100% trafnością. I zapytał pan redaktor, to co z 20%? I teraz mamy dwóch zwolenników. Jeden powie, że to są błędy systemu i dlatego nie można w system wymiaru sprawiedliwości wprowadzić sztucznej inteligencji, ale druga osoba powie, że to były identyczne stany faktyczne, które były przez czynnik ludzki, czyli przez sędziego, rozpatrzone zupełnie inaczej. Czyli najsłabszym elementem wymiaru sprawiedliwości tak naprawdę jest czynnik ludzki. To jest bardzo mocny przykład. To jest bardzo mocny, bardzo silny przykład. Przetwarzania danych do tego, najbardziej wrażliwe, jakich tylko są. Bo zastępuje pewną rolę, pewną funkcję państwa nawet. Po pierwsze zastępują funkcję państwa, po drugie musimy pamiętać o tym, że żeby system sztucznej inteligencji działał, musimy go nakarmić danymi. Musimy mu udostępnić pełne treści wyroków faktycznych wydawanych. Więc to jest przykład, w jakim kierunku podąża dzisiaj innowacja w oparciu o dane. Ale pan sobie wyobraża, albo może jeszcze bardziej konkretnie zapytam, jak pan sobie wyobraża to, że takie dane będą istniały jako pretekst, źródło, baza do tego, żeby tworzyć w Polsce coś tak innowacyjnego, żeby to nie tylko było coś, co przyczynia się do tworzenia polskiego PKB, ale też się w ogóle przekłada na taki wzór czy pewien schemat, który wyróżniałby nas w gospodarce światowej.
Bez wątpienia mówimy o tak zwanym, o tym, co się dzieje. Dzisiaj mówimy o cyfryzacji, prawda? Doszliśmy do etapu cyfryzacji. Na to wpływa internet szerokopasmowy, swobodny przepływ danych. To, do czego teraz zmierzamy, to się nazywa smartyzacją, czyli tworzeniem w oparciu właśnie o te ramy prawne, które umożliwiają swobodne wykorzystanie danych, w przyszłości o 5G, stworzenie miast inteligentnych. I dlatego ja bym bardzo chciał, żeby Polska wyróżniała się spośród innych krajów inteligentnymi miastami. Dlatego tworzymy w Ministerstwie mapę innowacji, która już zawiera kilkaset przykładów innowacyjnych rozwiązań z różnych obszarów samorządowych z terenu całej Polski, która ma stymulować te samorządy do inwestowania, że korzystania z tego wszystkiego, do stworzenia startupów. Polska jest ostatnio udostępniony raport jednym z najlepszych środowisk do tworzenia się startupów. Ja bym bardzo chciał, żeby również podejście do danych, takie racjonalne podejście, które ja, Ministerstwo Cyfryzacji prezentuje od dłuższego czasu, żeby takie racjonalne podejście do wykorzystania danych właśnie było między innymi również takim kopniakiem do rozwoju takich startupów, bo dzisiaj dane są wszystkie. Nawet kiedy powiedziałem ostatnio na konferencji, że dane są paliwem, ktoś mi powiedział, że to jest archaizm, że to one były paliwem kiedyś, że teraz to są tak naprawdę powietrzem i nie tylko dane osobowe, tylko w ogóle dane. Bardzo dziękuję. Maciej Kawecki, Ministerstwo Cyfryzacji, o spojrzeniu na RODO, które coraz mniej, miejmy nadzieję, spędza snu z Państwa powiek, ale także o rzeczy, może nawet ważniejszej, jaką jest tworzenie innowacji.